Dzisiaj zajmujemy się pomieszczeniem, które jest niezwykle istotne, a bardzo niedoceniane. Przedpokój to jest miejsce, które jako pierwsze widzą nasi goście. A my dzisiaj zrobimy taki przedpokój, który będzie robił piorunujące wrażenie. Dorota pracuje na co dzień w administracji publicznej. W czasie wolnym zajmuje się także ratownictwem medycznym. Czy ktoś jest? Jest. Dzień dobry. Dzień cześć. Dzień dobry. Kasia. Cześć. Dorota, bardzo mi miło. Dobrze, Dorota, co tu jest? Wszystko. Wszystko. Kartony, farby, karnisze jeszcze, kable. No dobrze, a jak długo te kartony tu stoją? No od chwili, kiedy się wprowadziłam, czyli jakieś 2 lata. Wprowadziłam się od razu, jak tylko otrzymałam akt notarialny, czyli stan stricte deweloperski, nie było podłóg. Na ścianach był suchy tynk, ale chciałam być bardzo na swoim już, w moim kochanym mieszkaniu. Dlatego wprowadziłam się od razu, spałam na cemencie. Ale czemu te kartony cały czas tu są? Nie mam pomysłu, jak zrobić ten duży hol, bo on jest ogromny, a chciałabym, żeby to było funkcjonalnie zrobione, ale w takim stylu nowoczesno, glamour. O, fajnie. Tak, a to jest takie ciężkie do zorganizowania. Obecnie przedpokój jest zimny, surowy i bez wyrazu, a chciałabym, żeby był właśnie, jak ktoś wchodzi, jak ja wchodzę, to żeby był taki efekt wow. Dobrze, co ty potrzebujesz? Czego nie ma? Lustro na pierwszym miejscu. Lustro to jedna rzecz, no jakieś miejsce do przechowywania chyba, prawda? Tak, myślę, że szafa by była fajnym rozwiązaniem, ale to zostawiam wam. Jakieś siedzisko, żeby buty założyć? Siedzisko, żeby sobie usiąść, buciczki założyć. Ewentualnie jakieś konsole, żeby postawić torebeczkę, klucze. Dobra, a kolory? Jasne, ale z dodatkiem złota. Uwielbiam, jak jest takie delikatne złoto wplecione w kończenie. Dorota, to w takim razie mam prośbę, żebyś zabrała wszystko to, co ci jest potrzebne na ten długi dzień i widzimy się wieczorem. Dobrze, czyli ja komputer, telefon. Proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo. A my w takim razie zabieramy się do pracy. Udałam się na spotkanie z projektantem Piotrem, aby porozmawiać o tym, jaki ma pomysł na przedpokój Doroty. Co tam wymyśliliście? Pokaż. Pierwsze, co zrobiliśmy, to spełniliśmy jej 3 życzenia. Zaplanowaliśmy tutaj szafę, dzięki której będzie mogła dużo rzeczy umieścić. A gdzie jest siedzisko? Siedzisko tutaj jest, po prawej stronie szafy, wraz z panelami tapicerowanymi, które mamy zamontowane właśnie od siedziska po sam sufit. Okej, fajne. Dodatkowo mamy tutaj szafkę na buty na przykład pod siedziskiem, a tutaj na przeciwnej stronie mamy konsolę, dzięki której będzie mogła sobie odłożyć torebkę, klucze. Tak jak tutaj widzisz z drugiej strony, o, mamy ścianę z lustrami, sztukaterię. Okrągłe lustra przełamią tutaj te kanciaste, kwadratowe kształty sztukaterii. A co da efekt wow? Wszystkie elementy, które będą złote, czyli ufyty, szafy, konsoli oraz listwy pomiędzy sztukaterią. Powiem ci, że mam takie przekonanie, że jak Dorota wejdzie, to powie wow. Ja jestem o tym przekonany, w końcu jesteśmy od tego specjalistami. Po rozmowie wybraliśmy się na zakupy. Zaczynamy od luster. To jest tak ważny element, przecież Dorota w ogóle nie ma żadnego lustra w przedpokoju. Tak, dlatego zaplanowaliśmy tam aż 2 lustra. Zgadnij, w jakiej ramie? To jest, zatrzymałeś się przy okrągłych, więc... Okrągłej... Złotej, okej. Okay. Wybraliśmy okrągłe lustra, ponieważ zaokrąglone kształty powodują, że pomieszczenia stają się bardziej delikatne. Bierzemy 2 takie same? 2 takie same. Bierzemy i jedziemy po lampy. Ta będzie dobra. Która? Z tym wężem takim. Będzie to idealne połączenie stylu glamour i nowoczesnego, więc idealnie wpisze się tutaj w przestrzeń korytarza. Krzysztof i jego ekipa zaczęli od ułożenia sztukaterii i pomalowania ścian, a potem zajęli się montażem mebli. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dobre, dzień dobry. Fajnie. No dużo się zadziało od rana. Bardzo dużo. Już zaczęliśmy składać szafę. Mam sztukaterię całą położoną, naraz pomalowane ściany, więc... Co to jest, taki beż trochę? Tak, beż w połączeniu tutaj z listwami złotymi. No to będzie esencja glamour. Choć ci coś jeszcze tutaj pokażę.
panele tapicerowane. Takie rude, co? To jest kolor terakoty. Terakota może przyjąć różne nasycenia, od takiego jasnego ceglanego po niemalże brązowy. Kolor wykorzystywany jest często w naturalnych stylach, aczkolwiek my tu wykorzystamy również w glamour, ponieważ to będzie tylko taki drobny akcent, który ociepli nam wnętrze. No a dodatkowo widzę, że będziecie dokładać złote listwy. No i to jest taki element, który pokazuje, proszę Państwa, my tu mamy glamour. Tak, tutaj pokażę Ci. Tutaj uzupełni nam ta listwa sztukaterię. A to ciekawe. Będzie to gustowna, szykowna dekoracja. Ja już widzę, jaki ty jesteś szczęśliwy z powodu klejenia tych listewek. No, listewki są strasznie wąskie i cienkie. Dużo czasu nam zajmie, a w pomieszczeniu też jest gorąco, a więc... Patrz, jaka już na klamce, dobra. Nie musisz nic mówić. Dziękuję. Panowie z ekipy remontowej dostarczyli dodatki na miejsce metamorfozy. Kończymy powoli metamorfozę. Jak widać, Krzysztof ma już dosyć, jest na podłodze, w związku z czym poprosił mnie o pomoc. A, mamy to. A Was zapraszam na film. Będzie dobrze, nic się nie martw. Jesteś w swoim nowym przedpokoju, zdenerwowana? Tak, tak, tak. 3, 4. O mój Boże, ale fajnie. Jest dobrze? No jest bardziej fajniej niż sobie to wyobrażałam nawet. Oj, te listewki. I te listewki, to ja Ci wszystko opowiem. Ale ładnie. W przedpokoju pojawiła się duża szafa, a na jej bocznej ścianie znalazło się siedzisko wykonane z dekoracyjnych tapicerowanych paneli. Ściany zostały pomalowane na kolor beżowy. Pojawiła się także sztukateria oraz konsola, na której można położyć małe rzeczy. Dodatki zostały starannie dobrane. To dekoracyjne złote listwy, duże okrągłe lustra w złotej ramie oraz dwie duże złote lampy wiszące. Zobacz, masz nowy kolor ścian, taki no właśnie, beżowy. Właśnie zauważyłam i nie wiem skąd wiedzieliście, ale taki właśnie chciałam, bo w sypialni taki będę. A pamiętasz, jak prosiłaś o złoto? No jest właśnie... Tu jest dużo złota, to jest złote, tak, to jest złoty przedpokój. Zobacz, tutaj masz takie złote listwy, spójrz na lampy złote, tutaj masz złote listwy, złote lustra, złote dodatki, złota jest bardzo dużo, proszę Pani. Ale zdaje się, że marzyłaś też o jakiejś szafce, żeby sobie tak obłożyć klucze. Mm-hmm. No to proszę uprzejmie, proszę, ale otwieraj w ogóle, wiesz, sprawdzaj. O Boże, jak ładnie. I nie ma pudeł. O, to było od razu, żeby zauważyć. Nie ma pudeł, natomiast jest bardzo dużo miejsca na rzeczy, które w pudłach w ogóle były. Nie pomniejszył się tak bardzo ten salon przez tą szafę. Nie, nie pomniejszył się. Ty mówisz salon, ale to bardzo salon, dobrze. Salon, no, ale zobacz, bo to tak ładnie wygląda. Ale no właśnie, ten przedpokój trochę taki jest, prawda? Nie, no fajnie. Wszystko to, co chciałam, żeby było w przedpokoju. I w jeden dzień, no ja przez 2 lata robiłam, nie mogłam zrobić. Naprawdę bardzo ładnie. Cieszę się bardzo, że Ci się podoba. Niech się dobrze mieszka. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Dziękuję.